35 zł od osoby. Tyle od czerwca muszą płacić mieszkańcy Wałcza za odbiór odpadów selektywnych. To najwyższa stawka w Polsce. Już droższych chyba nigdzie nie będzie. Tak u nas. Taka kolej rzeczy, tak? Myślę, że powinniśmy się wszyscy przyłożyć do segregowania tych śmieci. To jest zdzierstwo i nic więcej. Bo jak można było podnieść śmieci z 17 zł od razu o 100%, tak? Uchwałę w sprawie wzrostu cen za wywóz odpadów uchwaliła w maju Rada Miejska. Podwyżka dotknęła wszystkie samorządy w Polsce, ale to w Wałczu ustalono stawkę najwyższą w kraju. W naszym mieście powinna kalkulować się na poziomie 31-32 zł i taka była propozycja nasza na początku roku, żeby taką stawkę ustalić. Niestety przez powolne uchwalanie tejże uchwały przez 3-4 miesiące został stworzony pewna strata w budżecie, którą trzeba było wyrównać, podwyższając stawkę. Obowiązuje ona już pół roku i na razie nie zapowiada się na zmianę. Wałczanie wciąż będą płacić najwięcej za śmieci. Za to stawki podatku od nieruchomości w Wałczu są najniższe w powiecie. Podatki w Wałczu nie zmieniły się od 7 lat, a właściwie w ciągu 13 lat tylko raz było podniesione podatki. I dlatego burmistrz zaproponował radnym podniesienie tego podatku. Argumentował, że dzięki podwyżce do budżetu miasta wpłynie dodatkowe 1 700 000 zł, a stawka nadal pozostanie najniższa w powiecie. To jednak po raz kolejny nie przekonało radnych, którzy zagłosowali przeciw. Każda dodatkowa opłata, którą musieliby ponosić wałczanie, stanowi jednak jakieś dodatkowe obciążenie i bez względu na wysokość, jaka by to miała być, to w pierwszej kolejności powinniśmy jednak dążyć do tego, żeby obniżyć te koszty. Podatek od nieruchomości miał zostać podwyższony o kilka złotych rocznie w przypadku mieszkań i kilkadziesiąt złotych w przypadku działalności gospodarczej.